Jak kręcę tutorial, to wszystko wiem, co wystąpi. Jak kręcę test, to ja nie wiem, kiedy zacznę mówić, bo ja nie wiem, co nastąpi. Dzień dobry Państwu, zrobimy dzisiaj makijaż ze świątecznym feelingiem. Nowymi jak dla mnie kompletnie, a niektórymi do totalnie nowymi i świeżymi kosmetykami dostępnymi w Hebe. Ja czasami występuję jako gość na kanale Urodomaniaczki by Hebe, ale o tym Wam potem powiem. Może teraz zaczniemy od po prostu od twarzy czy od oczu? Bo mam nową paletę Natalie Beauty do oczu, ale mam też podkład nowy, którym się jaram totalnie, bo mi polecaliście go bardzo często, bo to jest podkład Gosha, który ma być mega kryjący po prostu. Dobra, lecimy od podkładu. Mam najjaśniejszy kolor i on się nazywa 002. Nie dajcie się zmylić, nie ma jedynki, jest dwójka. Nabieram go mało naprawdę, bo wiecie, jako mam mocno kryć. Ładny, jasny, żółtawy, lekko kolor. Wow. Mam nowy policzek. Dobra, okej. Okay. Broda. Tu już mam mniej na tej gąbce, a i tak ładnie kryje. Ładnie się rozprowadza. Myślę, że ta niewielka ilość starczy mi na całą twarz. Ojejku, jeszcze tutaj okolice nosa. Zgit. Cały czas rozklepuję tą samą ilość. Nic nie dokładam. Z drugiej strony. Ładnie to wygląda. Bardzo gładko. I jest taki półmatowy, świeżo po wklepaniu. Półmatowe wykończenie. Ale gładziutko. Ani nie jest sucho na skórze, ani nie czuć jakiegoś takiego boostu nawilżenia. Więc nie ciągnie jakoś mocno w żadną z tych stron. To w sumie dobrze. Będzie bardziej uniwersalny. Lubię widok. Taki widok na mojej skórze. Teraz mam korektor z Gosha. To jest concealer High Coverage, tak się nazywa. I ten kolor to też jest 002 Ivory. I jak patrzyłam na niego wcześniej, to jest super jasny. W ogóle ma taką dużą, tą duży aplikator. I jest bardzo jasny i ma być bardzo kryjący, więc zacznę od niewielkiej ilości. Ojejku, jaki dobry dla mnie kolor. Jednego i drugiego. Dziękuję. Dziękuję Marce Gosz. Bardzo dziękuję za uwzględnienie mojego koloru skóry. Chcę, żeby mi stworzył też bazę pod cienie. Ładnie wyrówna mi tutaj całość. Zawsze lubię takich mocno kryjących korektorów używać właśnie też do wyrównania powieki i jako bazy. O, jaka różnica z oczami teraz. Zrobione, nie zrobione. Mam teraz puder sypki ryżowy, słuchajcie, który był jednym z pierwszych na amerykańskim YouTubie pudrów sypkich ryżowych ever. Kilka lat temu był totalnie kultowy właśnie Paweł Jedyny. To jest marka Palladio. I ona właśnie jest dostępna w Hebe. On jest przezroczysty zupełnie, tylko że wygląda jakby był biały, no bo tak zwykle ma właśnie puder ryżowy, no taki jaśniutki, prawie bielutki. I ja go nabiorę na gąbeczkę. I najpierw nim przypudruję. O, ojejku, on jest taki jakby lżejszy, lżej zmielony niż ten taki standardowy puder ryżowy, którego używam. Wow. Działa bardziej wygładzająco, bo normalnie puder ryżowy tak jak puder zwykle wygładza, ale ten jest taki jakby drobniejszy, bardziej taki lotny. Ma mniejsze drobiny. Dobra, robię sobie taki mały baking tutaj na środku twarzy, gdzie lubię się tłuścić mocno. Na świeżo rozklepuję oczy i niewielką bardzo ilością pudru przelatuję tu pod oczami. No i sprawdzam, co się dzieje. Oj, i wygląda to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jezu, moja mina wygląda, jakby była zmartwiona. A ja się martwię tym, że to wygląda tak naprawdę bardzo dobrze. Dobra, boki twarzy zostawiam nieruszone. Niech się delikatnie błyszczą i niech tak zostanie. Zimą muszę je troszeczkę oszczędzać. Zresztą one, no właśnie, nie mają takiej tendencji do tłuszczenia się, więc co tam będę pudrować. Lecimy z oczami, lecimy z nową paletką Natalie Beauty z Hean. Słuchajcie, zobaczcie. Bardzo mocne błyski albo maty. Jest tu mocno kolorowo, ale jeżeli ja chcę, żeby był taki świąteczny feeling, to pomyślałam sobie, że zbuduję cały ten makijaż na tych dwóch cieniach i może trochę zielonego. Zielony wydaje mi się taki błyszczący, zielono-złoty, taki świąteczny. Chcę, żeby ten makijaż był dość prosty, bo ostatnio w moich tutorialach pokazywałam Wam takie bardziej skomplikowane rzeczy, a teraz chcę, żeby było w
prostu dla każdego coś dobrego po tej prostszej stronie. Dobra, biorę puchaty pędzelek, to jest ten, słuchajcie, E05, puchacz, taki piękny, mięciutki. I łapię kolor pastel, który jest piękną taką brzoskwinką zgaszoną i aplikuję go tutaj w zewnętrzny kącik oka. W sumie nie, na całą tu powiekę. Cały ten zewnętrzny kącik oka. Ładnie się rozkłada. To jest taki mat, który jest plastyczny, nie jest taki przyklejający się. Jest taki miękki, jakby satynowy w dotyku, ale jest matowy w pełni, jeśli chodzi o to, jak wygląda na powiece. Pierwszy krok zrobiony, drugi krok to nałożenie na palec tego koloru Smoothie, który jest różowo, słuchajcie, różowo-złoto-pomarańczowy. Przepiękna sprawa. On tutaj pięknie uzupełni nam tą brzoskwinkę, którą mamy w zewnętrznym kąciku. No i jest, przez to, że jest taki wielowymiarowy i ma kolor na podstawie, to też on będzie wyglądał, on sam tutaj, z tym cieniem, będzie wyglądał, jakbyśmy się naprawdę narobiły, albo narobili mocno. Nie ma nic lepszego w makijażu, niż się nie narobić, a efekt wygląda, jakbyśmy się narobili. Okej, trochę więcej jeszcze tu przy rzęsach, żeby tutaj najmocniej świeciło. Dolna powieka. Chcę zrobić taki myk z dolną powieką. Właśnie nie wiem, jak mi to wyjdzie, no bo pierwszy raz użyłam tych cieni, żeby nałożyć kolor tea i inka jako podstawa dolnej powieki i na to wklepać ten zielono-złoty kolor. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, zaczynam od tea. I od dolnej powieki. O, może tak sobie pomogę. Okej, inka. No dobra, i teraz na to ta zieleń. I teraz czym? Palcem czy... Dobra, spróbuję najpierw pędzlem. Dawaj zielonkawy. Ładnie się transferuje tutaj. Doskonale się przykleił. Doskonale się przykleił. Czasami przyklejając tak cienie jeden na drugi, to po prostu już to, co jest na wierzchu, nie chce tam się, wiecie, przyczepić. A tutaj nie ma tego w ogóle problemu. Daję tego zielonego najwięcej na sam środek. Delikatnie rozklepuję w stronę wewnętrznego kącika oka i tutaj w stronę zewnętrznego kącika oka, zostawiając przebijający brąz, który przed chwilą zbudowałam. Wow! Jest! Jest świątecznie. Jest taki po prostu jakiś inny akcent. Oh, super. Dobra, okej. Okay. Wezmę teraz puchaty pędzel. Mniejszy może, taki bardziej ten. E03. Złapię kolor Vlog, który jest matowym beżem, który ładnie powinien współgrać z moją skórą, być minimalnie jaśniejszy. I dam go tutaj w większej ilości. I jest ode mnie minimalnie jaśniejszy. Natalia wybrała dobrze do siebie, bo jest znacznie ciemniejsza ode mnie. Ale nawet dla takich jaśniaków jak ja jest w porządku, jeśli chodzi o rozjaśnienie. Dam go trochę tutaj też pod brew. I rozblenduję tutaj granice cienia. I tutaj minimalnie, bo mi się wyjechało tym zielonym, to czemu sobie nie posprzątać? Git, to jest cały makijaż oka. Rzęsy zrobię, ale pozwólcie mi dokończyć drugie oko. Dobra, teraz tusz. Ten, który mam, jest z Gosha i to jest Catchy Eyes Drama. I ma taką szczoteczkę silikonową, wygiętą. Powinna ładnie mi tutaj czesać. Złapię za paletkę. Będę tej paletki sobie czesać rzęs. Ojejku, jest aż przyjemnie rozdziela rzęsy. Jakoś tak ostatnio nie używam szczoteczek silikonowych i jak się na nią o tak właśnie przerzucę, to jest aż taki przyjemny sposób, w jaki ona rozczesuje te rzęsy. Nie nakłada zbyt dużo formuły, ale czuć, że ten grzebyczek jest tak skonstruowany, że można dojechać nawet do najmniejszych rzęs. Tylko na pewno będę potrzebować dwie, jak nie trzy warstwy. O, to jest jedna. Nie będę sobą, jak nie dorobię sobie rzęs. Jeszcze dokleję. Mam takie ajlurki, które w ten sposób wyglądają. Lekko wyciągnięty kotek, ale ogólnie takie postrzępione. Wiecie, takie podkręcające jednak ten look. One występują w ogóle z klejem, więc jest tutaj od razu klej. Zobaczę, czy one mi pasują w ogóle, bo najprawdopodobniej będę musiała je przyciąć.
bo zwykle są za długie, mam małe oczy w proporcji do reszty twarzy. No chodź tutaj, rząsko. Okej, dobra, minimalnie muszę podciąć. I podetnę, zwykle podcinam z zewnętrznego kącika, ale te podetnę wewnętrznym. O jeden supełek jakby. Podeschło lekko i kleimy. Lubię te rzęsy, bo one mają po prostu mały paseczek. Dzięki czemu ładnie tutaj podchodzą nam. Jest taki klasyczek dobry, rzęsowy, jeśli chodzi o kształt. Zawsze lekki kotek jest w porzo. Kotek na oku. Dobra, i przyciskam je sobie. Delikatnie popycham w górę popycham, żeby wyschły właśnie w kierunku do góry. Okej, mamy. No to jeszcze tylko drugie. Żebyśmy oczy mieli już za sobą totalnie, wykończę je kredką. To jest taka malutka kredka do brwi, w sensie cienka, marki Rimmel, i to jest Brow Pro Micro, tak się nazywa. Ma piękny taki czerwony, strasznie mi się podoba, że jest w innym kolorze. Wszyscy czarny albo brązowy grzebyczek i ona jest taka super cieniutka. Mój kolor to Dark Brown. Ma być chłodnym, dość ciemnym brązem. Zwykle używam troszkę ciemniejszego produktu, a potem go wyczesuję. Wtedy wygląda bardzo fajnie i naturalnie w brwiach. Spoko, dobrze się nią pracuje. Jest cieniutka, więc można sobie na naprawdę mocną precyzję pozwolić. Dobra, i wyczes. Bardzo ładnie siada we brwi. W brwi. Fajnie. Bardzo dobrze. Teraz czas na przetestowanie drugiego produktu na Natalie Beauty, czyli Face Contour Palette z Heian. I to są dwa bronzery i dwa rozświetlacze. Ja na bank pójdę w ten chłodniejszy, a potem w ten jaśniejszy rozświetlacz. W ogóle zobaczę, jak to on wychodzi. Troszeczkę obawiam, że może być dla mnie odrobinę za ciepłe, bo jak mam niebieskie włosy, to potrzebuję naprawdę ekstremalnie chłodnego konturu. I on wtedy, tylko wtedy u mnie się nie odznacza. Zobaczymy, zaraz się przekonamy. No dobra. Jest odrobinę za ciepło, ale na tyle, że jakby daje radę. I róż, który mam, róż z Heian, który jest wypiekany, taka piękna planetka po prostu. Wezmę taki pędzel do różu. On jest też taki lekko rozświetlający, dający subtelny kolor. Więc ja go mocno nakładam, bo ja lubię zaznaczone naprawdę mocno poliki kolorem. Ładny bardzo. Po prostu taki brudnawy róż, który ładnie się tutaj wtapia. Dobrze siedzi z tym bronzerem, bo jeśli byłby bardziej intensywny, to no to one by kontrastowały ze sobą i by było widać tą różnicę leciutką kolorów, tej ciepłoty. Okej, i teraz ten rozświetlacz przepiękny. Najpierw go jaki masełkowy skubaniec. O Jezus, jaki mocny. Dobra. Lekko w takim razie. Już teraz wiem. Może wezmę taki płaski pędzel i delikatnie nim właśnie to zrobię. Ma być jak świąteczna gwiazdeczko. Błyszczeć jak świąteczna gwiazdeczko. Nie mam pytań. Ostatni etap, usta. I mam, słuchajcie, takie pomadki w kredce marki Mia. Mia wcześniej robiła pielęgnację? No właśnie, i dopiero przechodzi właśnie w make-up. One wyglądają, przepięknie wyglądają w ogóle te takie metalizowane opakowania. One się nazywają, słuchajcie, My Lipstick. Lipstick, tak. Ładnie wykorzystane. W ogóle pachną pięknie, ale jeszcze się nie smarowałam tym po ustach. Zdążyłam wypróbować kolory na dłoni, zresztą wam pokażę. Ten jeden wygląda bardziej tak czerwono-ceglaście. One są takie półprzejrzyste, nawilżające, balsamiczne, się śmieję. I jest różowy też i powiem wam szczerze, że ten róż mnie zdecydowanie bardziej kusi, bo jest taki bardziej wyrazisty tutaj przy tym całym makijażu, ale właśnie zaraz zobaczę, jak z dozowaniem tego, bo nie wiem, czy nie zrobić takich ust delikatnie różowo przygryzionych. Wydaje mi się takie troszkę bardziej świąteczne. Popracuję. W ogóle smak i zapach tego jest jak taka, o Jezu, z jakimś słodyczem z dzieciństwa mi się kojarzy, ale nie mogę sięgnąć pamięci z czym, ale z czymś naprawdę bardzo smaczniutkim. Słodziutkim, smaczniutkim. Nie widziałam za bardzo ostatnio
w Polsce produktów tego typu, bardziej właśnie w Korei, bo one są takie pielęgnacyjne, półprzejrzyste, nawilżają na maksa, to od razu czuć, że po prostu jakbym miała balsam na ustach. Po prostu balsam, po prostu w ogóle. Dawno w ogóle nie było, co? No dobra, a jak teraz dodam sobie tego tutaj czerwono-pomarańczowego na środku, nie będzie fajnie? Ojejku, dobra, spoko, fajne się robi ombre. Jakie bardziej skomplikowane wtedy są te usta. Miejcie skomplikowane usta, ale mówcie w sposób mało skomplikowany, żeby wszyscy mogli was zrozumieć. O, to jest to. Myślę, że to jest to. Dobra, okej. Słuchajcie, podsumowanie na koniec dnia, bo teraz najważniejsze, jak to wszystko się tutaj będzie nosiło. Jak się nakładało, to już widzieliście, ale trwałość przetestujemy dopiero późnym wieczorem. Siemka, jestem po całym dniu, nawet po treningu jogi. Patrzcie w ogóle na to, patrzcie. Tak wygląda człowiek po zdjęciu peruki. Pięknie, widzicie, pięknie ulizane włosy. Przechodzę od razu do sedna i od razu zaznaczę, że kosmetyki, które próbowałam, były wszystkie spoko, ale jest kilka takich, które zostają na mojej toaletce i będą testowane kolejnymi dniami, bo jestem nimi mocno zainteresowana. I jest to na pewno podkład Gosz, który cudownie kryje i wygląda przepięknie na mojej skórze, mimo treningu, mimo całego dnia, mimo, wiecie, ogrzewania, klimatyzacji, wiatru, bo jest zimno i wieje, tego wszystkiego. Ta twarz wygląda przepięknie, zobaczcie. Czołem opierałam się o matę dzisiaj bardzo długo i nic mi nie zeszło. A ja mam bardzo duże problemy z trwałością podkładu, więc w ogóle wow, szacun. Użyłam go niewiele po to, żeby nie czuć właśnie maski na swojej skórze, ale on też się pięknie zachował, bo się po prostu pięknie przykleił do tej skóry. I nigdzie nie mam też takich wytartych, wiecie, jakby placków, które czasami się zdarzają od formuł takich przyklejających się, wklejających się. Bardzo jestem też zadowolona z korektora, który też jest z Gosza, który też pięknie krył. Pięknie te dwa kolory 02 i 02 się łączą ze sobą. I krycie jest po prostu przepiękne pod oczami. Wygląda to wszystko bardzo lekko i świeżo nadal po całym dniu. Też pięknie utwardził mi ten puder ryżowy całość. Jestem ciekawa, jak ten podkład i puder zachowają się z moim standardowym pudrem. Zobaczymy, czy to bardziej zasługa pudru, że mam taką wygładzoną naprawdę do samego końca dnia skórę i matową, czy to puder plus podkład. Skłaniam się ku tej drugiej opcji, ale zobaczymy, jak mi doświadczenie podpowiada. I ostatnia rzecz, która totalnie mi przypadła do gustu, to paletka Hea Natalie Beauty, która pozwala na szaleństwa i pozwala na klasyczne rzeczy. Blaski są super błyszczące, często duokromowe, a maty są fajne matowe. To jest coś takiego, co jest naprawdę bardzo dobrym produktem. Cieszę się, że to kolejny taki słodziutki, ale też przystępny celowo i bardzo użyteczny produkt dziewczyny z YouTube'a. Tak jest! YouTube górą, cudownie. Kot się dopraszał uwagi, więc teraz z kotkiem kręcę końcówkę. Pamiętajcie o odcinku na kanale Hebe Uroda Maniaczki, bo razem z Aliną Rose mamy teraz wspólny odcinek. Normalnie tam co tydzień w środę pojawia się odcinek, ale teraz ze mną specjalny. Z Aliną razem wybrałyśmy wspaniałe prezenty, podzieliłyśmy na grupy, wiecie, dla faceta, dla przyjaciółki, dla mamy. Także jest pokryta każda grupa. Jeśli potrzebujecie inspiracji, to zaglądajcie serdecznie. No dobra, słuchajcie, klikajcie, śmiało przenoście się do filmu. Buziaki dla was serdecznie ode mnie i od tej ślicznej mojej koteczki Bifionki. Bifionka, pozdrawiasz ludzi? Czemu udajesz, że jesteś bez oka? Pokaż oko. Pokaż, że jesteś kotem z okami.